Dzień dobry kochani, witam was w piątym dniu wycieczki. Dzisiaj Phuket dopuszczony, znajduje się już w głównej części Tajlandii i jedziemy teraz na mega wycieczkę. Cały dzień dzisiaj super zaplanowany. Jedziemy z firmą Asia Divers. Jeżeli byście chcieli namiary, mogę wam podać. No i co? Przechodzimy teraz przez taki sklepik i ja idę na łódeczkę, a na łódeczce wam wszystko opowiem, gdzie dzisiaj się udajemy, jaki jest plan wycieczki. No i myślę, że będzie to jeden z lepszych odcinków z tego wyjazdu. A jest to w ogóle 7.50, pierwszy raz stałem podczas wyjazdu od półtorej tygodnia o 5.20, jak wam powiem, że był dramat, praktycznie zaspałem. Było naprawdę bardzo, bardzo ciężko. No i zobaczcie, kochani, przechodzimy przez ten sklep, tu jest taka niby kuchnia, tutaj też. Tak to wygląda, normalnie wjechaliśmy komuś na chatę. O, warto skorzystać z toalety teraz i zobaczcie, jak tutaj jest. Dobra, kochani, zawijamy teraz kapoki. Nie musimy ich zakładać, ale po prostu muszą być na naszym wyposażeniu. Sorry. Okej, no problem. Thank you very much. No i co, kochani, jesteśmy teraz w tym porcie. Będziemy płynąć sobie taką łódeczką. Łódka jest ogólnie aż 40 osób, nas będzie około 8-10 osób. A widzicie? James Bond 007, it's written there. No, tu trzeba uważać, bo może być ślisko. Zobaczcie, silnik jak w traktorze. To po prostu i wchodzimy sobie na łódeczkę. Drodzy, godzina 8, no i odpływamy. Teraz do wyspy Bonda będziemy płynęli od około 20 do 30 minut i zobaczymy, jak tam. Zobaczcie sobie teraz tutaj jeszcze raz ta skała. James Bond 007. No i kochani, podpływamy teraz właśnie tutaj do portu i będziemy zwiedzali wyspę Jamesa Bonda. Tak, tak wygląda port, tam jest toaleta i co? I co wiele na razie nie widać. I zobaczcie, kochani, tutaj macie ceny. Wiadomo, dla miejscowych jest wejście za darmo, a tak to normalnie kosztuje wejście 300 batów, a dla dzieci 150 batów. Nie, yeah, for Thai people is for free. No i co, kochani, taka ciekawa historia. Jesteśmy pierwszą łódką dzisiaj, więc cała wyspa póki co jest dla nas, więc jest super. W sezonie tutaj, jak mówił pan przewodnik, potrafi być do 1000 osób naraz, więc żeby sobie wtedy zrobić zdjęcie, to jest tak zwana masakra. Trzeba czekać do kilkunastu minut, żeby znaleźć sobie idealne miejsce, tak? A zobaczcie, a co to tam jest? No i co, kochani, zobaczcie, spełniam kolejne wrażenie dzieciństwa, kiedy pierwszy raz obejrzałem Jamesa Bonda. Człowiek z tym pistoletem z 25 lat temu. Od zawsze, kurczę, chciałem tu przyjechać. Jest to miejsce historyczne, w którym, no tutaj właśnie rozegrała się gdzieś główna scena, właśnie na tej plaży, gdzie Scaramanga walczył z Jamesem Bondem na pistolety. Wiadomo, on miał złoty pistolet ze złotym nabojem. W rolę Scaramangi wcielił się Christopher Lee, a rolę Jamesa Bonda w tamtym momencie był już też również nieżyjący Roger Moore. No i ten film kręcono w 1974 roku. No i dużo wcześniej w ogóle ta skała nie była znana. Dopiero kiedy nakręcono film Jamesem Bondem, człowiek za tym pistoletem,
dopiero wtedy zaczęli tu przyjeżdżać turyści. Ogólnie jesteśmy w ścisłym parku narodowym, nawet tutaj nie można palić papierosów. Teraz ogólnie jest tylko taka sytuacja, że nie ma tu praktycznie nikogo i przymknęli tam oko sobie właśnie inna grupka sobie pali. I zobaczcie, tu jest właśnie ta finałowa scena. To jest Christopher Lee Scaramanga i Roger Moore James Bond, tak? I tu wszystko sobie, nie będę wam czytał sobie, możecie przeczytać, ale przez super miejsce. I tutaj jest James Bond Island, AO Park Narodowy. Tu jest pan przewodnik też. What is there? I don't see. Ah, something is bubbling, but... Ah, yeah, yeah. Yeah, yeah, I see it. Yeah, yeah. Oh, it's quite big. Kochani, przepiękne miejsce, przepiękna zatoka. A tak no, sprawę, tylko tutaj przyjeżdżacie, robicie fotkę i tyle. No jak wam mówię, no my trafiliśmy idealnie. Jesteśmy tu godzina 8.52. Planowo powinniśmy być tutaj od 9 do 10, ale pewnie nam pójdzie dużo szybciej. Bo normalnie tu zdjęcia sobie dobrego nie zrobić. I zobaczcie, tutaj macie zakazy. Zakaz psów, zakaz broni, zakaz alkoholu, zakaz krzyczenia, zakaz polowań. No i również nie wolno dronów, więc dzięki Bogu nie targałem drona. Teraz dopiero się zaczyna. Przede wszystkim. W pierwszej kolejności, poza kolejności. Obiektywy. No i kochani, tutaj po drugiej stronie wyspy jeszcze jest taka plaża. Zobaczcie, tu jest wejście chyba do jaskini. Nie, sorry, to po prostu tak jest, tak się świeci. Ale jest tutaj toaleta, można sobie skorzystać z toalety. Tak ta plaża wygląda, tam jest taki fajny stalaktyt. Bardzo fajne zdjęcia tam wychodzą. Polecam sobie zrobić, wiecie, tak sobie, o, że taki Herkules, że trzymacie całą skałę. No, tak jak mówiłem, tu są toaletki i tam jest urynale. Normalnie jak jest przypływ, to woda podchodzi praktycznie pod same skały, a jak jest odpływ, to woda się cofa około 10-15 metrów. W tej chwili powiedzmy jest w miarę normalnie, bo jest tak pół na pół. I co? O, tutaj widzicie? Żeby uważać, żeby sobie nie rozwalić nogi o muszelki, jak się będziecie kąpać. Super, co? No i kochani, właśnie stoję na tej sławnej plaży, gdzie rozegrała się ta scena. Zobaczcie, teraz są tutaj toaleta damska, toaleta męska i tu jest zejście. Jak jest odpływ, to normalnie możecie sobie podejść pod całą skałę i macie wodę po kolana. Tutaj na tej wyspie... No i kochani, tutaj na tej wyspie Wanda chciałem pokazać taką ciekawostkę. Zobaczcie, jesteśmy w ubikacji, tu jest toaleta, wszystko takie ten. Ale co się dzieje? Kurczę, nie ma dachu. Robimy, co musimy zrobić nad gołym niebem. Powiem wam w sumie już fajny eksperyment. Ciekawe by się robiło tutaj kupę w nocy. No i kochani, kolejny przystanek dzisiejszej podróży. Idziemy teraz na kajaki, widzicie? Są to kajaki dwuosobowe. Płyniemy sobie stajem. Nie wiem jeszcze, jak to dokładnie będzie wyglądało. Na pewno on siedzi z tyłu, a my z przodu. Taka po prostu przystań pośrodku tej rzeki. Dobra. No i kochani, wsiedliśmy do kajaków, zobaczcie, tak to się wszystko prezentuje. Taka wycieczka będzie trwała około 45 minut. Nawet nie jest kajak, to jest taki bardziej, kurczę, pontono kajak, bo to nie jest plastikowy, tylko taka guma. Zobaczcie, jak to jest przepięknie, te widoki, no to jest nie do opisania. I tak to wygląda, to ta łódka, z której wsiadaliśmy i płyniemy teraz sobie na wycieczkę po jaskiniach. I zobaczcie, kochani, tutaj macie przykład lasu na Morze Nowego. Wyrasta on prosto z wody i podobnie jest tutaj bardzo ważny dla całej kultury Tajlandii. Podobno te lasy bardzo pomogły podczas tsunami w 2004 roku. No i teraz wiecie, w grudniu będzie 20. rocznica tego tsunami. Przykładowo 20 km stąd. Nie pamiętam tej miejscowości, pan przewodnik mówił, podczas tsunami zginęło 5000 osób. Oni tu nawet nie wiedzieli, że było tsunami i to właśnie dzięki tym lasom na Morzu Nowym, które powstrzymały fale. Zobaczcie, kochani, jak to jest przepięknie. Masakra. Kurde!
Shower, yeah. No właśnie zaczęła woda na nas kapać gdzieś z tego i tak wszyscy zdziwieni. Z tych skałek, och, nie wiem czy to będziecie widzieć na filmie, ale z tych stalaktytów tak kapie delikatnie woda i właśnie dzięki temu one się wytwarzają i rosną chyba z tego, co mylę, około centymetra na 100 lat. Zobaczcie, koń, teraz musimy się położyć i będziemy przepływali pod taką skałą. It's okay. At least it's not your dick. So. Okay, VIP, let's go! Let's go, let's go! Let's go! Yeah. Oh, kurde! Yeah. Oh. Wow! Oh. Yeah. Wow! Yeah! O, zaciekawie, nie wpiliśmy do takiej jaskini czy coś. Amazing, zobaczcie jak to jest przepięknie w środku. Czyli to tylko jest jedna droga, to jest taka pieczara. I potem będziemy wypływali tą samą drogą. Co tam, zajebiście. Normalnie, kochani, czuję się jakbym płynął teraz jakąś Amazonką. Tak jak na filmach, wiecie. Tych podróżnicy, Ameryka Południowa. VIP number one. Yeah, number one VIP. Zobaczcie, no kurwa, krzesło. Tego się tutaj nie spodziewałem. Kurka, witam. Zobaczcie, kochanie, tu te drzewa po prostu wyrastają. A, ja, ja. Ach, o, widzicie, jak tam rybka biegnie? Aj, cztery. Zobaczcie, kochani, kolejną taką komorą przepływamy. Musieliśmy się położyć, bo inaczej można by sobie łeb urwać. No tak ciężko idziemy. Yeah. O dno zahaczyliśmy. No i co? Jesteśmy tutaj. Beautiful. I zobaczcie, ptaszek sobie siedzi tam na kamieniu. Kunciąg. Ptaszek się nazywa kunciąg, taki gatunek, ale za Boga wam nie powiem, co to za gatunek ptaka. Zresztą kiedyś mówiłem ornitologiem, to nie jestem. Zobaczcie, wpływamy do takiej pseudo-groty znowuż. I takie stalaktyty tutaj wszędzie wiszą. Ja od razu wam powiem, fajnie jak się tu wpłynęło, bo od razu taka parę stopni chłodniejsza temperatura. No już patrzcie, to będzie zaraz koniec naszej wycieczki, bo tam jest ten czerwony statek i tam zaraz w prawo i będzie ta platforma, z której startowaliśmy. No i tutaj nasz kierowca bombowca, nie wiem czy widzicie, naprzeciwko tą wyspę. On mówi, że to jest Silicon Island, jest tam takie niby dwa cyce i to jest Boom Boom Island też. No i kochani, przypłynęliśmy teraz właśnie do wioski cyganów morskich. Zobaczcie, wszystkie te domy tutaj, to jest w ogóle wioska na wodzie. Wszystko jest osadzone na wodzie i dzięki temu nie muszą oni płacić podatków rządowi tajskiemu. Idziemy teraz do restauracji na obiadek. No i pokażę wam, jak ta wioseczka wam mniej więcej wygląda. No co, wiadomo, że trudnią się głównie rybactwem, zbieractwem. Tam jest szkoła.
No i kochani, znaleźliśmy pod takim jakimś złotym budynkiem. No i co? Ta wioska cygańska została założona około 200 lat temu. Głównie przyjechali ludzie tutaj z Indonezji. No a teraz wiadomo, przez tyle pokoleń, 10 pokoleń albo i więcej się już wymieszali i stali się prawdziwymi Tajami. Ale pamiętajcie, że w Tajlandii istnieje również prawo krwi. So, jeżeli jedno z rodziców nie jest czystym Tajem, to dziecko nie dostanie tajskiego obywatelstwa. I zobaczcie, kochani, to jest jedyna rzecz tutaj w tym miejscu, która jest na ziemi, to jest cmentarz. I tutaj jedynie za to oni płacą opłaty i podatki. Za resztę nie muszą płacić kompletnie nic. Albo zobaczcie sobie tutaj przykładowo też kurczaki, małe kurczaki, koguty. O. Tak po prostu kurza farma. Tu jest świątynia, ale niestety my jako nie muzułmanie nie możemy tutaj na tej wyspie do niej wejść. Sorry, myślałem, że zgubiła mi się ładowareczka. Zobaczcie, jaki tu jest syf i brud. Masakra. Zobaczcie, pan kotuś sobie typek śpi. Kurde, to zaczęło padać i to dosyć konkretnie. Ale zaraz idziemy do restauracji, so... Kurde, I don't know, customers. 100% to są muzułmanie. I kochani, zobaczcie, jesteśmy teraz w tajskiej szkole. Tak to wszystko wygląda. Dzieci tu mają teraz chyba jakąś taką drzemeczkę. To chyba jest nawet przed szkołę. No. To chyba jednak jest nawet bardziej przed szkołę, bo te dzieci są tutaj bardzo malutkie. No nie, to są już takie dzieci starsze, widzicie? Mamy teraz zajęcia, no i to wszystko są tajscy muzułmanie tak naprawdę. Jak ja mówię, tutaj na tej wyspie wszyscy są muzułmanie. I tak to wygląda, widzicie? Tu macie boisko do piłki nożnej normalnie, boisko do siatkówki, wszystko jest na palach, wszystko jest na wodzie. Takie coś innego, w Polsce tego nie zobaczycie. Tak wygląda właśnie tutaj restauracja, gdzie jedliśmy. Ale nie nagrywałem, bo po prostu siedzieliśmy tutaj razem wycieczką, mieliśmy dzielone jedzenie. Taki, wiecie, kilka różnych potraw i każdy sobie nakładał z każdej, na co miał po prostu ochotę. Ale restauracja jest bardzo duża i na wyspie jest około kilkanaście takich restauracji. No i kochani, nasz driver już odjeżdża. Wróciliśmy na miejsce i teraz kolejna atrakcja to będzie jakaś świątynia w jaskiniach, tam będą małpy. Dokładnie nie wiem, jak to wygląda, nie mam pojęcia. Nie widziałem tego nigdy w żadnym innym takim prospekcie wycieczkowym, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ale podobno małpki są bardzo przyjazne. No i kochani, wchodzimy do kolejnej buddyjskiej świątyni, która jest usytuowana w jaskiniach i ona się nazywa Suvankuha, coś takiego Caves. Ja mam dokładną nazwę w komentarzu i jak to w ogóle lokalizacja. Nie wiem, jaka jest cena, bo po prostu mam już opłacony z góry tą wycieczkę. Więc tak to jest. Zobaczcie, tutaj leży taki wielki Budda, normalnie jak w Bangkoku, co... Nie muszę na taką sprawę jechać do Bangkoku, żeby to zobaczyć. Ale normalnie nie wiem, ale czuję marihuanę w powietrzu. I tu widzicie znowu takie wszędzie, na każdy dzień tygodnia. Jest datek. No i co kochani, naprawdę ta jaskinia jest bardzo okazała. Nie wiem, czy to wszystko tak fajnie złapie na filmie. Ale co, a ten zapach marihuany, to widzicie, mi się pomyliło. To są po prostu kadzidełka. Widzicie? No, przynieśli wodę Buddzie. Tu wcześniej pokazywałem takie domki, tam ludzie kładą jedzenie, napoje, pieniądze, bo to jest do odganiania złych duchów i po prostu, żeby zbłąkane dusze mogły odnaleźć nowe ciało do życia. Takie ławeczki tutaj są, nie wiem w jakim celu. Nie mam pojęcia, tam jest taki słonik. Jesteśmy, wiecie, teraz jesteśmy w Light Cave, a zaraz pójdziemy do Dark Cave'a i tam będzie zejście
To się nazywa na dół. No, za chwilkę po prostu pójdziemy tam. I zobaczcie, kochani, świątynia mała, niestety dużo się mało pochowało z powodu deszczu. No ale jakieś tutaj są. Znaczy jest jedna, druga, trzecia. Tam są takie malutkie też. Tutaj są małpeczki. Tam też jedna małpka. Powiem wam, że te małpy to są dużo większe atrakcje niż sama świątynia. One często wchodzą do świątyni, ale po prostu są z tej świątyni przeganiane przez ludzi. O, zobaczcie, tu jest taka, o kurde. Tu jest taka malutka i tam są jeszcze trzy malutkie też. O, tutaj kolejne schodzą z drzewa. Zobaczcie, jak się fajnie zsuwają w ogóle. Ło, zobaczcie, jak skaczą. Wściekłe ma pisząki. Ale to są dużo bardziej normalne niż te na Gibraltarze, które wszystko kradną. Teraz jesteśmy w jaskini nietoperzów. Nie wiem, czy widzę coś. Przepraszam. No i kochani, ostatni punkt naszej dzisiejszej wycieczki. Punkt widokowy Samegnan, czyli jeden z najpiękniejszych punktów widokowych w całej Tajlandii. Zobaczcie, co się w ogóle dzieje, co się wyprawia. Szkoda, że taka pogoda też troszkę nie dopisuje, bo myślę, że jak była słoneczna pogoda, to widok byłby tu fenomenalny. Zobaczcie tutaj. Tak to się nazywa Samegnan, czyli sobie poczytać jeszcze. Są ludzie, palą puteczki. I rozprościera się przepiękny widok. Szkoda właśnie tylko, że słońce nie było. Słońce to by było jeszcze naprawdę dużo bardziej fajnie, dużo większy. Macie tu, kochani, też taką restauracyjkę. Nie powiem wam, jaka jest cena, bo tak samo wszystko mam wykupione w tej wycieczce. Tylko przewodnik poszedł, kiwnął, podjechał zaraz bus, taki nawet nie bus. Zresztą widzieliście, czym jechałem. Już się wjeżdża dosłownie pod taką górę, 5 minut z parkingu. Pewnie troszkę szybciej będzie zjazd. No i co? Nie ma za bardzo dużo do pokazywania. Jak mówiłem, to jest jakaś knajpa, knajpeczka. Tak, to się wszystko fenomenalnie prezentuje.